Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Zapraszam na program Śledczym Okiem. Oprogramowania deszyfrujące to dziś jedno z kluczowych narzędzi pracy służb i organów ścigania. Ze względu na rozwój technologiczny są one niezbędne do walki z przestępczością, terroryzmem czy wywiadami wrogich krajów. Najbardziej znane tego typu oprogramowanie to izraelski Pegasus, którego sposób użycia przez niektóre kraje badała Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego. W sumie z tego oprogramowania miało korzystać lub nadal korzysta przynajmniej 45 państw na świecie, w tym 14 krajów Unii Europejskiej. Niedawno Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zakończyła pracę, przyjmując raport końcowy. Dokument o rzekomo nielegalne stosowanie Pegasusa oskarża głównie Polskę. Wiarygodność tego raportu budzi jednak poważne wątpliwości. W pracach komisji brali bowiem udział europosłowie zamieszani w największy w historii Parlamentu Europejskiego skandal korupcyjny. Przynajmniej dwóch z nich miało przyjmować łapówki m.in. od Maroka, którego wywiad nielegalnie za pomocą Pegasusa inwigilował europejskich przywódców. Jednak najpoważniejsze wątpliwości budzi coś innego. Związki niektórych członków Komisji Śledczej, w tym jej wiceprzewodniczącego z Kremlem. Rosja od lat prowadzi przeciwko Polsce działania m.in. mające zdyskredytować nasz kraj w Unii Europejskiej. Jaki był więc faktycznie wpływ Kremla na pracę Komisji Śledczej do spraw Pegasusa? Kto brał udział w przygotowaniu raportu atakującego Polskę? O tym opowiem Państwu dziś w Śledczym Okiem. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa została powołana przez Parlament Europejski 10 marca ubiegłego roku. Liczyła 40 członków stałych. W jej skład wchodziło też 32 europosłów, tzw. zastępców, którzy brali udział w pracach komisji, a podczas posiedzeń w przypadku nieobecnych zastępowali stałych członków. W skład prezydium komisji wchodziły 4 osoby, przewodniczący i 3 wiceprzewodniczących. Na czele stał 39-letni holenderski europoseł Jeroen Lennaerts. I tu dochodzimy do pierwszych wątpliwości. Asystentem Holendra jest Emilio Puccio, który jest również asystentem Ewy Kaili, greckiej europosłanki, byłej wiceszefowej Parlamentu Europejskiego, która w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa zasiadała jako zastępczyni. Zrezygnowała, gdy w grudniu ubiegłego roku została zatrzymana w związku z aferą korupcyjno-szpiegowską w Parlamencie Europejskim. Według belgijskich śledczych Kaili miała przyjmować łapówki za wspieranie interesów m.in. Kataru i Maroka. Przy okazji wyszło na jaw, że jej kampanię wyborczą miał wspierać Ivan Savvidis, pochodzący z Rostowa nad Donem, rosyjski oligarcha z greckim paszportem, właściciel klubu PAOK Saloniki, były członek rosyjskiej Dumy, przyjaciel Władimira Putina. Tygodnik Gazeta Polska ujawnił, że publicznie wspierał on rosyjski atak na Ukrainę, organizując m.in. pomoc humanitarną dla kontrolowanej przez Kreml Donieckiej Republiki Ludowej. Postępowa Partia Ludzi Pracy AKEL, czyli cypryjska partia komunistyczna, to jedno z dwóch największych ugrupowań politycznych na Cyprze, wprost wspierające politykę Kremla w tym kraju. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło, że w 2016 roku politycy tego ugrupowania pod naciskiem Kremla zwrócili się do cypryjskiego rządu o podjęcie działań na rzecz zniesienia sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Rosję po aneksji Krymu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywał rosyjski biznesmen Siergiej Kozłow. Ten związany z Kremlem przedsiębiorca właśnie w 2016 roku wpłacił na konto cypryjskiej partii komunistycznej 16 tysięcy euro. Jednocześnie przekonując ówczesnego lidera tego ugrupowania, Androsa Kiprianu, do spotkania z Siergiejem Ławrowem. Właśnie członkiem AKEL jest 60-letni europoseł Jorgos Joriu, który był jednym z 4 wiceprzewodniczących Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 1 marca 2022 roku wstrzymał się od poparcia rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej agresję i nawołującą do wsparcia dla Ukrainy. Partia cypryjskich komunistów wydała wówczas oświadczenie, w którym potępiła rosyjską inwazję, jednocześnie twierdząc, że wsparcie dla Ukrainy może grozić eskalacją konfliktu. Krytykowała też pomysł nakładania na Rosję sankcji. Sam Jorju przy kolejnych rezolucjach przeciwko Rosji albo wstrzymywał się od głosu, albo opuszczał sesje, na których debatowano na ten temat. Przeciwko uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm 25 listopada 2022 roku głosowało 58 europosłów, wśród nich 3 stałych członków Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przedstawiciele skrajnie prawicowego francuskiego Zjednoczenia Narodowego Mathilde Andrew i Gilles Lebret, a także Christine Anderson, reprezentująca prorosyjskie niemieckie ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec. Przeciwko tej rezolucji głosował też jej partyjny kolega, europoseł Bernhard Ciemniok, będący zastępcą członka Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. AfD odgrywa kluczową rolę w rosyjskich działaniach dezinformacyjnych przeciwko krajom Unii Europejskiej. Politycy tej niemieckiej partii podsycają nastroje antyukraińskie, krytykując wsparcie dla Ukrainy i działania NATO, jednocześnie otwarcie wspierając politykę Kremla. Mimo rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie, AfD krytykuje nakładanie na ten kraj międzynarodowych sankcji. Christine Anderson w połowie 2022 roku, niespełna miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę, stwierdziła, że wykluczenie rosyjskich sportowców z międzynarodowych rozgrywek to rasizm. Uważam, że prawa człowieka nie powinny być naruszane ze względu na płeć, miejsce pochodzenia, rasę, język czy poglądy religijne lub polityczne. Te sankcje, które zostały nałożone na rosyjskich sportowców i przedstawicieli sektora kultury z Rosji w związku z sytuacją w Ukrainie, są przejawem rasizmu w najczystszej postaci. Przeciwko uznaniu Rosji za państwo wspierające terroryzm głosował także Andrea Cozzolino, włoski europoseł, który zasiadał w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Odszedł z niej po wybuchu afery korupcyjno-szpiegowskiej w Parlamencie Europejskim. Wraz z Ewą Kaili miał wspierać za łapówki interesy Kataru i Maroka. Belgijscy śledczy, którzy postawili mu zarzuty korupcji, ustalili, że Cozzolino miał przyjąć od przedstawicieli marokańskiego wywiadu przynajmniej 600 tysięcy euro. Bezpośrednio łapówki w imieniu tej służby miał wręczać Abderrahim Atmoun, ambasador Maroka w Polsce. Marokański wywiad chciał w ten sposób doprowadzić do zamiecenia pod dywan sprawy nielegalnej inwigilacji Pegasusem europejskich przywódców, m.in. Emmanuela Macron, prezydenta Francji. Służba ta miała także finansować luksusowe wyjazdy do Maroka Marii Areny, belgijskiej europosłanki, która znajdowała się w grupie zastępców stałych członków Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W grudniu ubiegłego roku przeszukano zajmowane przez nią biura. Zabezpieczono też należące do jej współpracowników komputery i telefony. Dotychczas nie usłyszała zarzutów. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa w trakcie prac wskazywała, że hiszpańskie służby miały nielegalnie używać deszyfrującego oprogramowania wobec katalońskich władz, które w 2017 roku ogłosiły niepodległość regionu. Problem w tym, że te destabilizujące działania były inspirowane przez Kreml, a użycie Pegasusa umożliwiło znalezienie na to dowodów. 27 października 2017 roku. Tego dnia w Katalonii odbyło się nielegalne, nieuznawane przez Madryt referendum w sprawie przyszłości tego regionu. Po jego zakończeniu kataloński rząd, kierowany przez Carlesa Puigdemont, ogłosił niepodległość Katalonii. Według hiszpańskich władz działania te były wspierane przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. Dowody na to udało się zgromadzić właśnie dzięki użyciu systemu Pegasus, który wykorzystano do inwigilacji katalońskich nacjonalistów. Okazało się, że Puigdemont oraz jego otoczenie miało kontakty z oficerami GRU. Sprawę opisywały największe hiszpańskie media,
dziennik El País ujawnił, że operacją destabilizacji sytuacji w Katalonii podczas referendum miało dowodzić 3 doświadczonych oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego. Wśród nich Denis Siergiejew, ten sam, który jest podejrzany o próbę zabójstwa na terenie Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Puigdemont i jego ministrowie po ogłoszeniu niepodległości Katalonii zostali odwołani przez władze w Madrycie. Były premier zaczął ukrywać się za granicą. W 2019 roku, korzystając z wycofania przeciwko niemu listu Gończego, zdobył mandat europosła z listy Razem dla Katalonii. Ostatecznie Komisja Śledcza do spraw Pegasusa w raporcie końcowym skrytykowała hiszpański rząd za brak jakiejkolwiek współpracy w zakresie użycia oprogramowania deszyfrującego. Jednocześnie stwierdziła, że Hiszpania posiada niezależny system sądowniczy pozwalający sprawować kontrolę nad korzystaniem z takich systemów. Tak łagodne stanowisko komisji to nie przypadek. Istotną rolę w jej pracach odgrywał jeden z członków, Juan López Aguilar, były minister sprawiedliwości Hiszpanii, reprezentujący Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą, która obecnie sprawuje władzę w tym kraju. Krytyczny raport komisji śledczej, w której zasiada, uderzałby więc w rząd jego partyjnego kolegi Pedro Sancheza. Jednocześnie Aguilar starał się odwracać uwagę, atakując Polskę. Hiszpan od lat jest szefem komisji LIBE, czyli Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, z której pochodzą wszystkie rezolucje i raporty przeciwko naszemu krajowi za rzekomy brak praworządności. Aguilar nie ukrywał również publicznie, że chciał w ten sposób pomóc opozycji w wygraniu wyborów w Polsce. Według Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego z Pegasusa miały korzystać lub nadal korzystają takie kraje jak m.in. Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Węgry, Wielka Brytania, Grecja, Stany Zjednoczone, a także wspomniane już Maroko czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zjednoczone Emiraty Arabskie to liczące 10 milionów mieszkańców państwo położone nad Zatoką Perską, utrzymujące przyjacielskie relacje z Kremlem. Po ataku Rosji na Ukrainę objęte sankcjami rosyjskie przedsiębiorstwa i tamtejsi oligarchowie zaczęli uciekać z majątkiem, m.in. do Dubaju, największego miasta tego arabskiego kraju. Jak wskazywały niektóre media, właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie są podejrzewane o nielegalną inwigilację Pegasusem brytyjskiego rządu, kierowanego przez Borisa Johnsona. Wątek ten nie został jednak wyjaśniony przez Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, w której jednym z tak zwanych członków zastępców był europoseł Radosław Sikorski. Jednak polityk Platformy Obywatelskiej wielokrotnie krytykował właśnie Polskę za rzekome nielegalne inwigilowanie Pegasusem przedstawicieli opozycji. Problem w tym, że Sikorski od 2017 roku otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie za doradztwo przy organizowanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie konferencji Sir Bani Yas Forum. Dotychczas zainkasował więc od rządu tego arabskiego kraju w sumie 500 000 dolarów. Kontrolę jego oświadczeń majątkowych prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sam Sikorski zaprzeczał, aby otrzymywane przez niego wynagrodzenie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich miało jakikolwiek wpływ na głosowania w Parlamencie Europejskim. Ktoś nie rozumie, czym jest lobbying, jest wpływaniem na decyzje czy regulacje dotyczące jakiejś dziedziny życia. A konferencja jest tylko forum dyskusji. Zresztą dwie komisje Parlamentu Europejskiego, w których zasiadam, spraw zagranicznych i obrony, nie uchwalają prawa ani regulacji. Aby odsunąć wszelkie podejrzenia, bardzo się pilnowałem, aby w kilku przypadkach, gdy w grę wchodziły rezolucje czy raporty mające związek z relacjami ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, zawsze głosować zgodnie ze wskazaniem mojej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej. Co ta już potwierdziła. Nie miałem też żadnej roli w przygotowywaniu takich rezolucji czy raportów. A teraz zapraszam na rozmowę z gościem.
Moim i Państwa gościem jest Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dzisiaj ujawniliśmy, że przynajmniej 7 członków Komisji Śledczej do spraw Pegasusa może mieć związki z Kremlem, bardzo niejasne powiązania. Jest Pan zaskoczony? No bardzo duże zaskoczenie i pierwsze takie duże wrażenie zrobiło na mnie to, że Ewa Kaili, która nie była stałym członkiem komisji, była zastępcą. Przypomnijmy, zasada pracy Komisji Parlamentu Europejskiego, także Komisji Śledczych, jest taka, że mamy głównych członków oraz zastępców na wypadek niemożności obecności stałego członka i jako zastępca w Parlamencie Europejskim brała udział w obradach i spotkaniach koordynatorów, którzy zawsze są członkami stałymi, a więc de facto wypełniała rolę, której wypełniać nie powinna. Była bardzo zaangażowana głównie w krytykowanie i atakowanie Polski i moim pierwszym i największym zaskoczeniem było to, że cała grupa socjalistów pozwoliła na to, aby zastępca był koordynatorem, aby decydował o tym, w jakim kierunku idą prace komisji ze strony i w imieniu całej grupy politycznej. Przypomnijmy, socjaliści to jest druga największa grupa w Parlamencie Europejskim, a więc Kaili musiała bardzo mocno zabiegać. Po pierwsze, aby być członkiem tej komisji, to są bardzo prestiżowe komisje, komisje śledcze, bardzo rzadko powoływane i powoływane w ważnych sprawach. Po drugie, musiała zabiegać, aby móc występować jako koordynator. To jest techniczne spojrzenie na sprawę, ale bardzo ważne ze względu na to, że tam zapadały decyzje kierunkowe tego, jak będzie wyglądał raport. Ale dopiero po ujawnieniu, po wybuchu tego wielkiego skandalu, największego w historii Parlamentu Europejskiego, okazało się, że jej kampania wyborcza miała być finansowana przez człowieka Putina, Iwana Savidisa. Jaki to mogło mieć wpływ na pracę komisji i działania Ewy Kaili w tym zakresie? Absolutnie bezpośrednie, to znaczy relacja jej z Savidisem jest relacją długoletnią. Tu nie chodzi o jakieś jednorazowe wsparcie, ale ich relacja i zdjęcia, do których można dotrzeć, są to zdjęcia z różnych okresów budowania przez nią kariery, budowania przez Savidisa. I też należy przypomnieć, że Savidis to nie tylko były poseł do rosyjskiej Dumy, ale także przyjaciel Putina. Ten sam fakt, że Putin własnoręcznie napisał notatkę dziękczynną za zaangażowanie Savidisa w finansowanie separatystów na Ukrainie, pokazuje, jak bliską relację Savidis miał z Putinem, za to też otrzymał order. I to obściskiwanie się Savidisa z Kaili w różnych okresach jej kariery, w różnych miejscach, te bliskie bardzo relacje, wspólne imprezy, kluby VIP, przebywanie razem pokazywało, że jest to głęboka relacja i nie wyobrażam sobie, aby tak bliska relacja byłego posła, więc człowieka bardzo mocno zaangażowanego w politykę, a także multimiliardera, jak większość przyjaciół Putina, kończyła się tylko i wyłącznie na imprezach. Ale mamy też nie tylko Ewę Kaili, mamy również wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej, europosła z Cypru, który wprost reprezentuje partię finansowaną przez Rosję. I to tak naprawdę do końca nie było ukrywane, ponieważ te relacje mediów, które się pojawiły, wskazywały jednoznacznie na źródło wsparcia, ale mamy też dziwne reakcje już po wybuchu afery, kiedy okazuje się, że autorka raportu, Sophie in 't Veld, informuje o tym, że były na nią bardzo mocne naciski ze strony Kaili, aby odpuścić kwestię Maroka. Dlatego, że badając sprawę Pegasusa, wrażenie można było odnieść, że dotyczy ona głównie Polski i Węgier. I faktycznie tak to zostało opisane w raporcie. A jaka była, panie pośle, rola tego wiceprzewodniczącego komisji z Cypru, który nie ukrywał też tego, że w momencie, gdy były głosowane rezolucje przeciwko Rosji, mówiące o tym, że Rosja jest państwem terrorystycznym. To on się sprzeciwiał. On się albo sprzeciwia, albo wychodził z debat. Jaka była jego rola w pracach tej komisji? W mojej ocenie była to, szczerze mówiąc, był osobą, która generalnie starała się ukierunkować dyskusje, pytania, poprawki na dwa państwa, na Polskę i Węgry. Starano się generalnie ukierunkować wszystkie działania tak, aby państwa, których dotyczył skandal, przypomnijmy, Maroko podsłuchiwało między innymi przywódców Francji, aby o tym w ogóle nie mówić. Stąd też były naciski Kaili, o których in 't Veld publicznie powiedziała w jednym z wywiadów, mam wrażenie, obawiając się tego, że wcześniej nie ujawniła prawdy. Bardzo ważnym jest też to, że w komisji zasiadała Maria Arena,
osoba, która, mogę o tym powiedzieć, dosłownie 3 dni temu uciekała przed polskimi mediami w Parlamencie Europejskim, ukrywając twarz. To też dosyć symboliczne. Nie wysunięto jeszcze żadnego oskarżenia przeciwko niej, ale to, jak jej związki były opisywane z Kaili oraz zresztą z Pancerim między innymi, jest po prostu szokujące. Mamy nadal wielu posłów zaangażowanych tak w komisję Pegasusa, która wiąże się z aferą Qatargate, że jest to przerażające, bo prawo cały czas jest stanowione. Merytoryczną... Ale jaki jest wątek, ale cały czas ten wątek rosyjski, sporo mówiło się. Pieniądze, finansowanie. Ale dochodzimy jeszcze do innych członków Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, przedstawicieli niemieckiego AfD, którzy wprost są przybudówką Kremla w Niemczech. Mówimy o przedstawicielach francuskiej partii nacjonalistycznej. Jak oni w tej komisji funkcjonowali? Czy oni również próbowali całą winę za tą rzekomą inwigilację Pegasusa zwalić na Polskę? Widziałem absolutne zaangażowanie, dlatego że kiedy złożyłem wniosek o to, aby taka wizyta komisji, przedstawicieli komisji, taka jaka odbyła się w Polsce, odbyła się w Niemczech, natychmiast podniosły się głosy sprzeciwu. Dlaczego taki wniosek złożyłem? Dlatego, że podobne oprogramowanie deszyfrujące było produkowane przez Niemcy pod Monachium. Kiedy ujawniłem ten fakt, zawnioskowałem o to, aby taka wizyta de facto kontrolna Komisji Śledczej odbyła się w Niemczech, ten wniosek natychmiast upadł. A jaka była rola tych właśnie przedstawicieli niemieckiego AfD w tym, Po pierwsze umniejszanie roli Niemiec i ewentualnego wpływu Rosji, bo o tym także dyskusja była. Jednym z argumentów, który się pojawił, aby umniejszyć rolę Niemiec i Rosji, był taki, że ta spółka, która produkowała urządzenia deszyfrujące, systemy deszyfrujące, już nie istnieje, więc nie ma sensu jechać do Niemiec i tego sprawdzać. A więc kiedy słyszymy tak absurdalne argumenty, które mają zamknąć całą sprawę, no można tylko wznieść ramiona i zastanowić się, czy to miejsce faktycznie chce cokolwiek wyjaśnić, dlatego że w głosowaniu, gdzie uznawaliśmy Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, ponad 50 posłów sprzeciwiło 58 się. 58 dokładnie. Więc tym dokładnie też... ci, których widzimy na ekranie, bo to jest ta czwórka, która głosowała przeciwko. Więc jak można... Po wszystkim tym, co wydarzyło się, wiedząc o wpływie, wiedząc o tym, że córka Pieskowa, rzecznika Kremla, była zatrudniona jako teoretycznie stażystka w Parlamencie Europejskim, skoro wiemy o tym, że 12 lobbystów rosyjskich przypadało na jednego niemieckiego posła, jak można podnieść rękę przeciw absolutnym faktom? To, co dzieje się teraz ze strony Rosji, tak jeżeli chodzi o działania hybrydowe, tak jeżeli chodzi o infiltrację wielu środowisk, tak jeżeli chodzi o 300 milionów przekazane na lobbying, przecież to wywiad amerykański podał informację o tym, że te 300 milionów dolarów zostało przekazane przez Rosję na tak zwany lobbying, de facto na łapówki, które były skierowane na Unię Europejską. Jednak zagłosowali przeciw, a byli też tacy, którzy się wstrzymali lub nie wzięli udziału, w mojej ocenie celowo, w tym głosowaniu. A więc udział tej teoretycznie małej grupy, ale przypomnę, Qatargate bezpośrednio wiąże się z Pegasusem, ponieważ główne nazwiska pojawiły się w komisji śledczej, także Cozzolino. Przecież Cozzolino był pierwszym z aresztowanych w tamtym tygodniu, deportowany z Włoch do Belgii. Także był członkiem komisji śledczej do spraw Pegasusa, zrezygnował po wybuchu afery. A więc ciekawym jest to, że kiedy z ponad 700 posłów mówi się o 100 zaangażowanych w aferę korupcyjną, większość tych głównych nazwisk pojawia się w komisji śledczej, a mamy bezpośrednie kontakty ze środowiskiem Rosji, no to odpowiedź jest bardzo prosta. To ostatnie pytanie, panie pośle, konkretnie, czy w pana ocenie Kreml miał wpływ na to, jak ten raport wygląda ostatecznie i że Polska w tym raporcie jest obwiniana o rzekomą nielegalną inwigilację Pegasusa? Jestem przekonany, że wpływy rosyjskie były użyte do tego, aby formować poglądy i sposób narracji, który został użyty. Świadomie lub nie, niektórzy po prostu tym pieniądzom, wpływom, lobbyingowi, naciskom po prostu się oddali. Widzimy, jaki jest efekt. Efekt jest taki, że Polska jest atakowana, Polska jest krytykowana i w ten sposób osłabiana. A słabsza Polska to w tym momencie mocniejsza Rosja. No właśnie, komu zawsze zależy na tym, w ten sposób trzeba na to spoglądać. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa. Bardzo dziękuję, panie pośle. Kłaniam się.
Ja również kłaniam się nisko. Dobrej nocy, do zobaczenia.